No i mamy 30 lat trzeciej RP. Coś się udało? Jedna rzecz udała się na pewno. Po raz pierwszy od XVIII wieku, od rozbiorów, wychowało się we własnym państwie całe pokolenie Polaków. Taki numer nie zdarzył się od 200 lat. Konsekwencje? Konsekwencje są ogromne. Po pierwsze, podziały międzypokoleniowe są głębsze i ważniejsze niż podziały między partiami politycznymi. Po drugie, wzory postępowania. Wzory postępowania adekwatne na czas wojny i powstań, jak Powstanie Warszawskie, Pierwsza Solidarność, nie mają dzisiaj znaczenia. Po trzecie, wreszcie, wypalił się postkomunistyczny mit Zachodu. Mit, który zachęcał nas do wielkich wysiłków modernizacyjnych. Mit, który sprawiał, że chciało nam się poświęcać na rzecz tego, by już jutro stać się Zachodem. Tego już nie ma. Na ten temat właśnie jest książka Koniec pokoleń podległości i na ten temat nakręcimy także serię filmów, które będą do obejrzenia na YouTubie. Dlatego zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału i po prostu do zobaczenia.